Zaręczyny były piękne. Były piękne. Ja znam Radosława. Ja wiem, że Radosław ma bardzo romantyczny gest. Radosław jest facetem, który wie, jak zaimponować kobiecie i jak sprawić, żeby poczuła się wyjątkowo, więc bałam się, że wymyśli na nasze zaręczyny albo lot balonem, albo spinaczkę wysokogórską, albo dwa gołębie z fruną z nieba i dadzą w dzióbkach pierścionek i zaczną mówić, a później tańczyć Chestona. Ale zdążył mnie Radzia poznać i... Było prozaicznie, aczkolwiek też uważam bardzo romantycznie, bo przy okazji świąt, bo przy okazji spotkania naszych rodziców ze sobą, nie po raz pierwszy, bo nasi rodzice się już poznali wcześniej, bo zaprosiliśmy na ten dzień też naszych najbliższych przyjaciół, więc no przede wszystkim w gronie najbliższych, tak? No Gosia była zaskoczona, ja denerwowałem się. Chyba tak zaskoczona. Po raz kolejny ubrałem się i było pytanie, a co ty tak się wystroiłeś wcześniej? Ja mówię, no dobrze, tak, święta są w końcu. A ja wiesz, 30 osób w domu, więc musiałam przygotować to wszystko. Więc ubrana byłam wygodnie. Jeszcze do tego zrobiło mi się przez moment chłodno, bo były drzwi otwarte od balkonu. Założyłam jeszcze Radzia za duży sweter. Baletki miałam na nogach i Radosław do mnie właśnie podszedł. Ja myślałam, no jeszcze wcześniej, poczekaj, bo jeszcze wcześniej mojego brata dziecko uderzyło głową w szafkę, więc musiałem z nimi jechać na pogotowie. To się zaczęło trochę przeciągać. Mówię, zaraz wracam, no wiadomo, nie wiedzieliśmy, jaka będzie kolejka. Mój brat do mnie, co ty, przepraszam cię, mówię, co ty, Charles, dywaruj. Dziecku się nic nie stało. Na szczęście parę szwów i wróciliśmy, no i wtedy nastąpił moment. A Gosia była zaskoczona, więc na pytanie, czy zostanie moją żoną, nie odpowiedziałam i zapytałem się, no więc. Ale no, powiedziałam. No, tak. No, było to moment zaskoczenia, ale też było sympatycznie i tak jak powiedziałem, przyjemnie, że w gronie ludzi, którzy nam dobrze życzą, którzy są naszymi przyjaciółmi do dzisiaj, nic się nie zmieniło od tego czasu. Ja naprawdę byłam bardzo wzruszona, wszyscy byli bardzo wzruszeni, chociaż nie byłabym sobą, gdyby nie pierwsza myśl, która pojawiła mi się w głowie, kurczę, dlaczego ja nie jestem na obcasach?